W tym przykładzie utworzymy wykres, którego format w Excelu nie został przewidziany, a który jest bardzo użyteczny do prezentowania zmian w wartościach absolutnych, czyli kwotowych. Wykres ten bywa najczęściej nazywany waterfall lub bridge. Mamy dane o sprzedaży 10 brandów w roku 2013 i 2014. Posortowaliśmy je według wielkości zmiany absolutnej, od tych, które miały najwyższy wzrost sprzedaży, do tych, które miały najwyższy spadek sprzedaży. Skorzystamy z tabeli pomocniczej. Nagłówki tej tabeli, która posłuży do wykresu, to będą nazwy brandów w skróconej formie oraz rok początkowy i rok końcowy. Dla roku początkowego wprowadzamy link do sumy sprzedaży z 2013 roku. Dla pierwszego z brandów skorzystamy z tej bazy i zmiany sprzedaży. Tylko że zmiany sprzedaży będą w naszym przypadku wszędzie dodatnie. Przechodzimy do zmiany. Wpisuję moduł. Wybieram funkcję moduł liczby. Potwierdzam. Tak jak mówiłem, dla liczb dodatnich nie ma zmiany, dla liczb ujemnych te same liczby, ale ze znakiem dodatnim. Wracam do brandu czwartego, pierwszego na liście. Dla niego podstawą będzie baza plus to, co zmienił brand poprzedni. Takiego nie było, więc tutaj będzie 0, ale wpisuję plus komórka J2, aby tą formułą posłużyć się dla kolejnych brandów, które będą po nim. Dla każdego kolejnego brandu podstawą będzie baza plus to, co dodał brand poprzedni. Dla pierwszego brandu ujemnego podstawą będzie baza plus to, co dodał brand poprzedni, minus to, co zabrał on sam, ponieważ brand, który spada, jest położony niżej o swój spadek. Dla kolejnych brandów ujemnych będzie to baza minus wyłącznie ich własny spadek. Wszystko to będzie znacznie jaśniejsze, gdy już przygotujemy wykres. I wreszcie ostatni ma za swoją podstawę to, co jest w roku 2014, więc możemy albo przekopiować tą formułę, albo skorzystać z linka do tej danej. Te dane muszą być takie same, w przeciwnym razie popełniliśmy błąd, przygotowując wykres. Wybierzmy teraz cały ten obszar i wstawimy tutaj wykres skumulowany kolumnowy. Na ten moment nie wygląda on tak, jakbyśmy chcieli. Przede wszystkim widoczne są bazy, czyli te podstawy naszych wzrostów bądź spadków. Wybierzmy pierwszą z nich. Jeden klik wybiera wszystkie, jeszcze jeden tylko nią. Wybierzmy wypełnienie, brak wypełnienia. W tej chwili uzyskaliśmy efekt, na którym nam zależało. To samo możemy w sposób dość prosty powtórzyć dla pozostałych, klikając na kolejnym i wciskając klawisz F4, który powtarza ostatnią operację. Mamy więc już, co było w roku 2013, jak część brandów podniosła ten wynik i jak pozostałe go obniżyły. Zmieńmy kolor wszystkich na zielony, a następnie tych, które powodowały spadek, na czerwony. Znów posłużę się klawiszem F4. Następnie dodajmy do nich wszystkich etykiety danych. Proponuję je powiększyć i dodać pogrubienie. Proponuję także poszerzyć wszystkie słupki, wybierając jako szerokość przerwy 50%. Możemy jeszcze dla jasności
przenieść wartości dodatnie nad słupek. A wartości ujemne pod niego. Do wartości ujemnych możemy też wprowadzić znak minus. Możemy wreszcie dodać wartość początkową. Takim wynikiem kończyliśmy rok 2013. Taki wynik uzyskaliśmy w roku 2014. Tak jak mówiłem, interpretacja tego wykresu jest taka, że rozpoczęliśmy rok od takiego wyniku. Te brandy powodowały takie wzrosty, dzięki nim podnieśliśmy nasz wynik do tego poziomu i gdyby nie spadki w tych czterech brandach, mielibyśmy wynik 2014 roku na poziomie 3 800 000. Ponieważ spadki nastąpiły, skończyliśmy ze sprzedażą 3 742 000 i dość łatwo jest ocenić, dzięki którym elementom biznesu zyskiwaliśmy i jak wiele, a dzięki którym traciliśmy. Legenda w tym przypadku jest zbędna. Ze względu na jasny przekaz i podkreślenie kwot, a nie wzrostów procentowych, wykres ten jest powszechnie stosowany w prezentacjach wyników sprzedaży. Przygotowanie tego wykresu jest pracochłonne, ale raz przygotowany może być wielokrotnie używany, tak jak to zostało opisane w lekcji Wykresy podstawy. W tym przykładzie nie wprowadzam nowej wiedzy. Chciałbym tylko pokazać, że pomimo tego, że na pewnym etapie zaawansowania opcje oferowane przez Excel przestają wystarczyć, jednak dzięki kreatywnemu wykorzystaniu istniejących możemy tworzyć wykresy zgodnie z naszymi potrzebami. W pewnej firmie w pierwszej połowie roku wzrost sprzedaży w porównaniu do ubiegłego roku był bardzo stabilny i wynosił około 5%. Można by więc przypuszczać, że w drugiej połowie roku wzrost sprzedaży będzie rósł podobnie. W trzecim kwartale firma wprowadziła nową promocję, która trwała do końca roku i dzięki której udało się podwyższyć wzrost sprzedaży do 7,3% w trzecim kwartale. Gdyby nie zaszły inne zmiany, należałoby przypuszczać, że wzrost sprzedaży w czwartym kwartale również będzie wynosił około 7,3%. Kierownictwo firmy, zachęcone pozytywnymi wynikami pierwszej promocji, w czwartym kwartale wprowadziło kolejną promocję obowiązującą do końca roku. Prawdopodobnie dzięki obu promocjom udało się uzyskać wzrost sprzedaży na poziomie powyżej 10%. Opisana sytuacja została przedstawiona w tej tabeli. Określenie business as usual zostało użyte do opisania sytuacji, w której firma nie wprowadza istotnych zmian w swojej działalności. Sytuację tą chcielibyśmy przedstawić na wykresie z użyciem rozgałęzienia się linii. Efekt ten uzyskamy dzięki ustawieniu serii danych tak, aby ta mająca być na wierzchu, czyli business as usual, była ostatnią kolumną w tabeli. Zaznaczmy całą tabelę i wstawmy wykres liniowy. Wiele wykresów jest przygotowywanych w celu wklejenia ich do prezentacji w programie PowerPoint. Sformatujemy ten wykres tak, aby dobrze wyglądał na ciemnym tle korporacyjnego formatu prezentacji. Wybierzmy go z karty projektowanie, wybierzmy styl 6. Aby tło prezentacji było widoczne za wykresem, musimy ustawić dla obszaru wykresu tło przezroczyste. Formatuj obszar wykresu, wypełnienie, brak wypełnienia.
ponieważ chcę, aby białe elementy wykresu były widoczne podczas jego tworzenia, ustawię kolor tła na czarny. Teraz dodam etykiety danych, a następnie zmienię ich ustawienie tak, aby były widoczne poniżej linii Business as usual. Potrzebujemy też etykiety danych dla wartości w tym i w tym miejscu. Gdybym dodał je do wszystkich elementów tej linii, miałbym dwie zbędne etykiety dla pierwszego i drugiego kwartału. Dlatego klikam wykres jeszcze raz i dodam wyłącznie etykietę danych, którą mogę już samodzielnie przesunąć w najbardziej dogodne miejsce. Tu może wszystkie trzy etykiety ustawmy na końcach wykresu. Nieco bliżej. Wpływ promocji na wyniki sprzedaży. Dobrym rozwiązaniem będzie też przeniesienie opisów linii na ich końce. W tym celu powiększę wykres, zmniejszę obszar kreślenia i przeniosę legendę w to miejsce, po czym doprowadzę ją do postaci takiej, aby opisy były przy liniach. To nie będzie potrzebne. Tak samo jak linie siatki też możemy skasować. Opis osi pionowej zawiera niepotrzebne 0 po przecinku przy każdej z liczb. Przechodzimy do liczby, gdzie wybieramy 0 miejsc dziesiętnych. Możemy zwiększyć nieco opisy, a także dodać linie pokazujące, gdzie jest oś. Linia ciągła w kolorze białym. To samo dla drugiej osi. Tak przygotowany wykres możemy już skopiować do prezentacji PowerPoint. Ctrl-C kopiuje. Przechodzimy do prezentacji PowerPoint. Wykres Excela możemy wstawić w prezentacji PowerPoint na kilka sposobów. Najczęściej używanym jest po prostu wklejenie, czyli użycie skrótu Ctrl-V. W tym przypadku możemy tutaj to zobaczyć. Wykres został wklejony z użyciem motywu docelowego i połączeniem danych. Co to oznacza? Motyw docelowy, czyli formatowanie takie jak zadane w korporacyjnej prezentacji w tej formatce. Na przykład osie zmieniły nam kolor z białych na czarne. Zmieniły się także kolory wykresu. Druga opcja to wklejenie z zachowaniem formatowania źródłowego i połączeniem danych. Taki wykres powinniśmy sobie tutaj rozciągnąć. Zwiększyć może czcionkę. Czyli mamy takie formatowanie jak w wykresie źródłowym w Excelu i dane są połączone. Co to oznacza? Zaraz wytłumaczę. Tutaj mamy formatowanie takie jak założone w prezentacji i także połączone dane. Trzecią opcją, najwygodniejszą, jeśli jesteśmy pewni, że tego wykresu nie będziemy już aktualizować. Dane są wklejane raz i takie pozostaną tak długo, jak ta prezentacja będzie funkcjonować.
jest wklejenie po prostu obrazka. Wklejamy obrazek z tym wykresem. Na nim już nic nie będziemy mogli zmienić, ale mamy pewność, że pod wpływem zmian w pliku Excela nic nie zostanie zmienione, a także, że formatowanie raz wybrane w Excelu już takie pozostanie. Takie wklejenie ma też ten plus, że plik PowerPointa z tak wklejonymi wykresami będzie mniejszy niż w przypadku dwóch wcześniej pokazywanych. Przejdźmy teraz do Excela i tutaj zmienimy jedną z danych. Wracamy do PowerPointa. Przy wklejeniu z opcją Połącz dane, zarówno dla Połącz dane i zachowaj formatowanie, jak i Połącz dane i użyj motywu docelowego, wykres został zaktualizowany. 15%, 15%. Tutaj oczywiście obrazek nie mógł się zmienić. Pozostało to, co zakładane było pierwotnie. Jeżeli na jednym wykresie chcemy połączyć podwójne opisy osi, tutaj lata oraz kwartały, i przerwy między seriami danych, co kwartał przerwa nadająca porządek temu wykresowi, możemy do tabeli z danymi dodać puste kolumny. Tutaj między kolumnami F i H jest taka pusta kolumna, została zwężona do jednego piksela, aby nie szpeciła tabeli. Podobnie między K i M oraz kolumna Q pomiędzy P i R. Domyślnie wykresy w Excelu nie pokazują danych, które są w ukrytych kolumnach bądź wierszach. Dlatego też nie mogliśmy tych kolumn zupełnie ukryć. Gdyby tak się stało, Excel połączyłby dane dla tych dwóch kwartałów i wykres nie byłby tak przejrzysty. Ale możemy to zmienić. Ukryjmy wszystkie kolumny. A następnie klikam na wykres prawym klawiszem i wybieram polecenie Zaznacz dane. Wybieram przycisk Ukryte i puste komórki i zmieniam opcję Pokaż dane w ukrytych wierszach i kolumnach jako odstępy. OK, OK. Wykres został pokazany przejrzyście pomimo ukrytych kolumn. Nasze wykresy możemy uatrakcyjnić poprzez dodanie do słupków lub obszarów obrazków z logo firm konkurujących z naszą. Dla osób zajmujących się daną branżą taki wykres będzie wiele mówił już na pierwszy rzut oka. W tabeli tej przygotowaliśmy dane o przewozach pasażerskich przeprowadzonych w roku 2014 przez trzy konkurujące sobą firmy. Każda z nich działa w innej gałęzi transportu. Wstawmy zwykły wykres słupkowy. Tu go przeniosę. Powinniśmy też zgromadzić odpowiednie symbole lub znaki firm. Obrazek do Excela możemy wstawić poprzez polecenie obraz z karty wstawianie. Jeżeli mamy taki obraz zapisany w pliku, możemy też pobrać darmowe fotografie i ilustracje, korzystając z ikony obrazy online i darmowych ilustracji office.com. Wyszukiwarka działa poprawnie zarówno dla haseł w języku angielskim, jak i polskim. Loga firm, symbole i zdjęcia zmniejszamy i przygotowujemy przy wykresie. W poszukiwaniu odpowiednich zdjęć lub znaków firmowych przydatna może okazać się wyszukiwarka obrazów Google. Klikając wybrany obrazek w wyszukiwarce prawym przyciskiem wybieramy polecenie Kopiuj, następnie wchodzimy do Excela i wybieramy polecenie Wklej. Mając już przygotowane obrazki, możemy wybrać pierwszy z nich, skopiować go używając skrótu Ctrl-C, wybrać wszystkie słupki wykresu i wkleić ten obrazek w to miejsce używając Ctrl-V. Obrazek trafił do wszystkich tych słupków, został rozciągnięty. Teraz klikam te słupki prawym przyciskiem i wybieram polecenie Formatuj serię danych. Na początek na karcie opcję serii zmniejszę szerokość przerwy do 50%, a na karcie wypełnienie wybiorę ułóż w stos. Wybieram teraz kolejny obrazek, Ctrl-C, wybieram tylko drugi słupek, Ctrl-V,
V. I wreszcie ostatni obrazek. Dwa pojedyncze kliknięcia. Wybrany jest trzeci słupek. Ctrl V. Dodajmy etykiety danych. Możemy je nieco powiększyć. Proponuję skasować linię siatki, a następnie tak rozciągnąć ten wykres, aby w jak najmniejszym stopniu obrazki były pocięte. Do tego typu wykresów najlepiej wybierać zdjęcia tak, aby miały te same proporcje szerokości do wysokości. W przeciwnym razie odbiorca może zasugerować się ilością obrazków, a nie faktyczną wysokością słupka. Dla przykładu, 4 lokomotywy to tyle samo co 5 autokarów. Powyższy wykres sugeruje, że przewaga przewozów autokarowych jest znacznie większa niż jest w rzeczywistości. Ten przykład jest bardzo podobny do jednego z przykładów z lekcji wykresy podstawy, ale oprócz marży i sprzedaży mamy także ich wartości planowe. Skorzystamy z wykresu kombi. Aby było to możliwe, wartości sprzedaży dla planu i wyniku muszą być w kolumnach koło siebie, podobnie z marżą. Gdyby było inaczej, powinniśmy przed przygotowaniem wykresu przenieść kolumny tak, aby znajdowały się obok siebie. Zaznaczam dane, pomijając total. Następnie z karty wstawianie. Wybieram wykres kombi. Pierwszy z nich jest z jedną osią, drugi podtyp pokazuje dwie osie. W tym przypadku jest to dla nas konieczne, ponieważ wartości sprzedaży i marży są w zupełnie innej skali. Ten wykres trochę powiększę. Proponuję zmienić kolory, tak aby łatwo się nam kojarzyły, nawet bez spoglądania na legendę. Dla planu proponuję kolor nadziei, kolor zielony. Marża planowa już ma kolor zielony. Rzeczywistość często bywa bardziej szara, więc może zostańmy przy takim kolorze. Podobnie jeśli chodzi o marżę. Wykresy będą bardziej czytelne, jeśli nie będą na siebie nachodzić. Zmieńmy skalę, aby kończyła się na 1800, co spowoduje znaczne zwężenie wykresu ze sprzedażą i marża będzie ponad nią. Kasujemy linię siatki. Plany i wyniki. 14. Wykres tej postaci możemy uznać za zakończony. W tym przykładzie pewna firma, charakteryzująca się stabilnym wzrostem sprzedaży oraz ilości zamówień, chciałaby oszacować w prosty sposób przyszły wzrost sprzedaży, mając przewidywany wzrost zamówień. W tym celu przygotujemy wykres punktowy, utworzymy dla niego trend wraz z zrównaniem linii trendu oraz wyliczymy współczynnik R kwadrat, który mówi nam, w jakim stopniu zmienność Y jest uzależniona od zmienności X. Pierwszym krokiem będzie znaczenie danych bez ich opisów i wstawienie wykresu punktowego. Skasujmy linie siatki pionowe i poziome, a następnie klikamy jeden z punktów prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie dodaj linię trendu. W tym przykładzie dobrym dopasowaniem do naszych danych jest faktycznie trend liniowy. Gdyby układały się inaczej, można by spróbować z innym typem trendu. Oprócz linii trendu interesuje nas także jego równanie oraz wartość R kwadrat, która mówi nam o jakości dopasowania trendu do danych rzeczywistych. Wartość R kwadrat jest bardzo wysoka, wynosi prawie 0,96,
więc możemy być pewni, że korzystając z tego równania uzyskamy bardzo dobrą prognozę wzrostu sprzedaży przy założonym wzroście ilości zamówień. Kopiuję teraz to równanie bez Y i wkleję je w komórkę N29. W naszym przypadku X będzie wartość szacowanego wzrostu ilości zamówień z komórki D29. Pozostała część równania pozostaje bez zmian. Obliczyliśmy, że dla szacowanego wzrostu o 8% możemy się spodziewać wzrostu sprzedaży także o 8%. W rzeczywistych danych biznesowych trudno o tak dobrą korelację. Dla wielu zjawisk, które na pewno mają na siebie wpływ, nie jest nawet możliwe wyliczenie wiarygodnego wzoru. Więcej na temat korelacji i prognozowania w lekcji analiza danych. W tym przykładzie pokażę, jak zrobić wykres typu XY z opisami punktów. Zaczniemy od wybrania samych danych i wstawienia wykresu punktowego. Usuwamy linię siatki. Następnie prawy klik na punktach, dodaj etykiety danych dwukrotnie i podwójny klik na jednej z etykiet danych. Otworzyło się menu formatowanie etykiet danych, gdzie wybieramy wartości z komórek. W tym momencie mamy możliwość dodania dowolnych opisów do naszych punktów. Opisy te nawet nie muszą być przy tych danych. Wybieram nazwy krajów, potwierdzam i usunę jeszcze wartości Y. Zamykam to okno. Osiągnąłem założony cel. W lekcji wykresy dla ekspertów pokażę, jak przygotować wykresy liczniki. Zaprezentuję tam również wykres termometr oraz wykresy pokazujące stopień wykonania projektów na tle kolorowych stopni realizacji. Na koniec coś dla miłośników potencjometrów. Wykres wyglądający jak potencjometr. Jak widać na poprzednich przykładach, dzięki kilku prostym wykresom Excela można przedstawić dane na wiele ciekawych sposobów. Jak daleko można się posunąć? Bardzo daleko. Tutaj chciałbym pokazać wykres Excela XY przedstawiający krzywą, która jest śladem, jaki pozostawia punkt okręgu toczący się wewnątrz większego okręgu, tak zwana hipocykloida. Plik z tym wykresem hipocykloida XLS znajduje się w folderze z ćwiczeniami do tego kursu. Polecam włączenie animacji i przejrzenie kilku z ustawionych możliwości parametrów. Przyciski następny i poprzedni. To cały czas ta sama krzywa, zmieniamy tylko jej właściwości. Plik będzie działał poprawnie, gdy włączone są makra. O tym, jak włączyć makra, można przeczytać w pierwszej lekcji poświęconej Visual Basic for Application. Plik nie jest mojego autorstwa, informacje o jego autorach można znaleźć w pliku. Więcej na temat tej krzywej można przeczytać w Wikipedii. Przygotowując wykresy, musimy pamiętać o tym, aby atrakcyjna forma nie przesłoniła przekazu, który jest najważniejszy we wszelkiego rodzaju analizach i prezentacjach. Możliwości ludzkiego postrzegania są ograniczone i dobrze dobrana forma ma ułatwić zrozumienie danych i ich powiązań, a nie starać się dowieść naszej wybitnej znajomości Excela czy dbałości o estetykę. Więcej na ten temat w lekcji Profesjonalne raporty dla zaawansowanych. Więcej na temat wykresów, także w lekcji Wykres przestawny i wykresy przebiegu w czasie.